Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle witam we wtorek o godzinie 20. Moja twarz się śmieje, w ogóle śmieje się w środku i cieszę się bardzo na to spotkanie. Zaraz Państwu przedstawię mojego Państwa gościa. A cieszę się dlatego, że odkąd ją poznałam, po prostu zakochałam się w jej głosie i we wszystkim, co robi. Niesamowita artystka, przepiękny głos. Mam nadzieję, poproszę ją oczywiście, żeby Państwu chociaż fragmencik zaśpiewała na koniec naszego programu, ale co to będzie, nie zdradzę. Moim i Państwa gościem jest Justyna Krówczyńska-Jabłońska, znana jako Ina na scenie muzycznej ogólnopolskiej. Witam Cię. Witam, dobry wieczór. No i to jest ten głos, proszę Państwa, no co ja tutaj dużo będę mówić, po prostu jej się chce słuchać, moja droga. Ty żyjesz muzyką i żyjesz szczęściem, miłością w tej chwili. To jest program Podziel się sukcesem, więc myślę, że są to Twoje sukcesy. Chyba, że się mylę, to mnie popraw. Nie, nie mylisz się, to są sukcesy moje. Śpiewasz tak. Od dziecka. To prawda. Od dezodorantu fa. Tak, śpiewałam. Do szczotki, do dezodorantów, tak. Ta kariera wokalna często właśnie zaczyna się od dezodorantów. Ja tak. Też kiedyś chciałam śpiewać. Ja śpiewałam do kuli takiej, wiesz, jak się ciasto miesza w misce. Takie drewniane tak, kule tak, były. Tak, tak, chyba tak. Mam ją do dzisiaj w ogóle, taką kulę. Do dzisiaj nią mieszam ciasto. No, ja poszłam inną drogą, także ja się nie nadawałam absolutnie. Natomiast ty się nadajesz i ciebie słychać i na koncertach. I przecież śpiewasz z gwiazdami, ale też śpiewasz solo na różnych wydarzeniach, na różnych eventach. Jest to muzyka klubowa, ale też twoja taka autorska, spokojna muzyka. Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Od fa. Kurczę, przygoda chyba faktycznie zaczęła się od fa. Tak na poważnie zaczęła się w gimnazjum, a tak nie na poważnie to faktycznie ponoć wcześniej śpiewałam niż mówiłam. Tak twierdzą moje źródła z domu rodzinnego. Zaczynało się standardowo od jakichś zajęć wokalnych w szkole, od kółek artystycznych, a potem już wpadłam pod skrzydła nauczyciela, który mnie poprowadził, muzyka świetnego i tak to się dalej potoczyło, że były festiwale, konkursy, programy. No i stwierdziłam, że chyba to już jest pewność, że ja chcę to robić w życiu. Trochę się wyłamałaś z tego kanonu twojej rodziny, bo przecież twoja rodzina to umysły ścisłe, a ty zupełnie w inną stronę podążyłaś. Tak. I tak cały czas się wyłamuję z kanonu mojej rodziny przez całe życie, pod każdym względem praktycznie. Tak, to nie było łatwe zadanie, żeby ich przekonać i też siebie, pochodząc z takiego domu, do tego, że to może być moja praca, że pasja może być pracą. I pamiętam masę rozmów z moim pierwszym nauczycielem wokalu. Jak się nazywał? Janusz Darmonos, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiam Janusza. To była piękna relacja na tamte czasy i wiele mu zawdzięczam. Kiedyś ci nauczyciele byli tacy, wiesz, pełni pasji, takiej chęci poprowadzenia się, nie? Tak, to był wyjątkowy człowiek i wiele mu zawdzięczam i w sumie to, że ja pracuję jako muzyk, jako wokalistka, no to jest chyba 90% jego zasługi, że w pewnym momencie mojego życia pozwolił mi uwierzyć w to. Że ale on ja ci powiedział, Justyna, będziesz śpiewała? Ja go pytałam, czy z tego można wyżyć? Bo jak w domu słyszałam, że trzeba mieć poważny zawód i też skończyłam dziennikarstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza u nas w Poznaniu. Czyli jednak więcej rzeczy nas łączy. No, tak. Ten bakcyl dziennikarski tutaj na pewno nas też łączy. No to jak słyszysz w domu, że musi być poważny zawód, że zrobisz jeszcze jakieś studia, żeby w razie czego mieć normalny zawód, cytuję, no to człowiek troszeczkę wątpi w to, że ten artystyczna działalność, to rzemiosło w ogóle może być sposobem na życie, nie? Tak, można po prostu z tego żyć. I tym żyć. O, to jest chyba ważniejsze niż to, że z tego można żyć. Tym żyć, no ale wiadomo, że powietrzem człowiek tylko nie żyje i idą za tym już jakby zarobki. W pewnym momencie życia już zaczęłam też zarabiać. Ale zanim zaczęłaś zarabiać, ten nauczyciel pewnie kierował cię w jakąś stronę, jakiś gatunek. Właśnie nie, wiesz? Nie? Nie. Miałam totalną dowolność i czułam wolność.
Każde zajęcia z nim były, no to w ogóle było super, bo zawsze najpierw rozmawialiśmy chyba ze 2 godziny, potem dopiero śpiewaliśmy, potem znowu rozmawialiśmy i to był mój bardzo ważny kompan w tamtym momencie mojego życia. Co wtedy najczęściej śpiewałaś? Dziwny jesteś. Czesława Niemena w ogóle nie wiedzą. To jest bardzo trudna piosenka, słuchaj, dziwny bardzo trudna i wiesz co, chyba podnieciłam się reakcjami ludzi, którzy widzieli 12, 13, 14-letnie dziecko, bo wtedy zaczynałam ten repertuar śpiewać. Podniecałam się ich reakcjami, a oni podniecali się moim wykonaniem i to chyba wtedy mnie motywowało do tego, to ładuje żeby, chyba, co? Ładuje, wiesz, ale nie wiedziałam, z kim ja się mierzę. Mhm. Biorąc pod uwagę, że w moim domu raczej muzyki się nie słuchało, no to też nie do końca wiedziałam, a nie było internetu wtedy. Mhm. Przecież to nie do końca wiedziałam, co to za artysta, jakiej rangi, jakiej klasy. I tak, to był mój ulubiony wtedy repertuar, Czesław Niemen. Dzisiaj to pewnie wiesz. Dzisiaj już wiem, kim dzisiaj jest. Tak, kim był. Tak, oczywiście. Poza Czesławem Niemenem też miałaś swoje utwory, które ciągnęły się i szły za tobą przez wiele, wiele lat. Tak. Tak, sięgałam po repertuar pani Urszuli Sipińskiej, Beaty Kozidrak, Maryli Rodowicz. Generalnie były to utwory, które ja znałam wówczas z radia. Mhm. Ale to wtedy jeszcze była zabawa, prawda? Mimo wszystko. Wiesz, zabawa, ale też chyba taka moja przestrzeń, w której ja czułam się bezpiecznie, do której ja uciekałam. Mhm. Czyli muzyka cię odstresowywała i wprowadzała cię w taki swój uspokajała. Świat? Taki no właśnie. Tak, tak. Mhm. Czułam się spokojna i czułam się zaopiekowana. Czyli zobacz, to już wtedy był twój taki sposób na życie trochę, ta muzyka. Tak, taka ucieczka. No właśnie. To prawda. No niektórzy uciekają w rysunek, niektórzy jeżdżą samochodem, żeby się uspokoić, inni idą na siłownię, wiesz. Inni krzyczą. Tak, prawda? Można. A inni śpiewają. To prawda. Tak. Niektórzy się śmieją, że powinni mieć taki worek zawieszony pod sufitem, że wiesz, jak się źle dzieje, to ten worek walną parę razy i już. Mhm. A ciebie wyładowywała muzyka. Tak. Mhm. I czułam też, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby iść w tym kierunku i to też na pewno było dla mnie no bardzo pomocne, bo oczywiście uczyłam się wielu rzeczy, musiałam się nauczyć i nadal się uczę i mam świadomość tego, ile jeszcze chciałabym się nauczyć, ale jak nie chciałabym, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale jak masz jakiś talent, to czujesz, że to jest chyba to. Jeżeli to jeszcze sprawia ci przyjemność i daje taką satysfakcję i właśnie to poczucie spokoju, to jest super. Kiedy zaczęło się tak na poważnie pierwszy koncert, wiesz, pierwszy występ przed publicznością? To już na akademiach szkolnych się zaczynało, ale taka pierwsza duża scena to był koncert z okazji jakiejś Dni Miasta. I no, pamiętam, że zawsze miałam trzęsące się nogi wtedy. Tak, i moje ruchy sceniczne były bardzo ograniczone. Kiedy śpiewałam utwór, widziałam orła cień, to na wyraz orła podnosiłam prawą dłoń do góry. Po prostu to było naprawdę dla mnie wydarzenie, bardzo stresujące wtedy. Nie umiałam jakby wypuścić siebie z mojego ciała wtedy. Mhm. Ten stres mnie tak zjadał, że stałam po prostu nieruchomo. Teraz już zupełnie nie mam z tym problemu i pamiętam koncert, na którym odważyłam się po prostu być sobą i nie zastanawiać się, czy teraz muszę podnieść dłoń, czy zrobić krok do przodu, do tyłu, czy może w bok, czy zatańczyć, czy się obrócić. No i ta muzyka coraz bardziej mnie na pewno wciągała w momentach, w których ja pokonywałam jakieś swoje słabości chyba, albo bariery. No tak, bo wiesz, wchodząc na scenę, mając 12 lat, widząc ludzi przed sobą, trochę ich jest. Ja pamiętam moje pierwsze takie wystąpienie gdzieś tam publiczne na studiach przed grupą studentów z mojego roku, ludzi, których znałam na co dzień, wiesz. I ten stres taki normalnie paraliżujący, że nogi ci się robią takie mięciutkie. Takie dłonie mokre. Dokładnie. Tak. Myślę, że tak ludzie było. Chyba też, którzy na ciebie patrzą, generują ten stres w tobie i tego, że ty
nie jesteś do końca doskonała i wiesz, widzisz gdzieś tam jakąś swoją wadę. Myślę, że to chyba też jest taka przyczyna tego, że my się boimy tak, tego wystąpienia. Oceny się boimy przede wszystkim, ponieważ czy stojąc na scenie, czy na sali, gdzie prowadzi się wykład, czy występując, tak jak mówisz, przed grupą nawet znajomych, jesteś poddawany ocenie. Ocenie tego, jak pracujesz, cokolwiek by to nie było, jak wyglądasz, dokładnie, jak mówisz, jak się poruszasz. I chyba świadomość tego, że ci ludzie mogą wydać jakąś ocenę negatywną, bądź niekoniecznie zgodną z tym, co ja myślę o sobie, to też jest dość paraliżujące. Mhm. Czy ktoś ci kiedyś powiedział, nie podoba mi się, jak śpiewasz? Tak. Naprawdę? Kuba Wojewódzki. Oho! Ale potem przyszedł przeprosić. Powiedział, że to na potrzeby programu. To było w Idolu, tak? W programie, w którym tak brałeś udział. Ojej, tak. Kiedy to było? Oj, miałam chyba lat 19. To też jest trudny wiek na takie konkursy, słuchaj, bo to... Jest, wiesz, tym bardziej, że ja pochodzę z mojego miasteczka i wówczas jeszcze tam mieszkałam. I zostałam rzucona na własną prośbę, na własne życzenie do takiego świata, którego ja nie znałam. Nagrania odbywały się w Warszawie i samo miasto już było dla mnie takim dość dużym zaskoczeniem i też no, trochę spanikowałam, wysiadając na dworcu z pociągu. No wiesz, byłam zdana na siebie, musiałam przygotowywać z dnia na dzień utwory, które produkcja kazała nam do kolejnych etapów przygotowywać. Praca z kamerami, praca ze światłem, z całym sztabem produkcyjnym, no to było coś takiego, nawet się nie spodziewałam, że to tak może wyglądać. To też generuje stres przecież. Ogromny. Ogromny. Mhm. Ale nie żałujesz tego występu nie. wtedy. Co wtedy śpiewałaś? Nie. Wtedy śpiewałam One and One z repertuaru Edyty Górniak na castingu Wznieś serce nad zło. Mhm. A produkcja kazała przygotować Pogodę ducha i jakiś utwór Kai. Nie pamiętam teraz, jaki to był utwór, ale ten repertuar. Kiedy ci Kuba Brzdal powiedział, że mu się nie podoba? W którym utworze, przepraszam? W tym utworze One and One Edyty Górniak, on był na nie. Powiedział, że mogę śpiewać dziadkowi do ucha. O. Wówczas tak. Czy to cię nie zdemotywowało? Nie, jakoś przyznam szczerze, że spodziewałam się jakby jakiegoś kąśliwego komentarza z jego strony. Akurat z jego strony tak. Najbardziej zależało mi na pani Eli, no bo ogromny autorytet mój to był. I fachowiec jest. Przecież. Tak. Tak. Co ci pani Ela wtedy powiedziała? Że dużo pracy przede mną, ale widzi ogromny potencjał i że zapraszamy dalej. Ona bardzo by mnie chciała widzieć, jak się rozwinę już w kolejnych etapach. Co ci dał ten program tak naprawdę? No na pewno ogromne doświadczenie. Przyjaźnie, które tam zawarłam. Z niektórymi osobami do dziś utrzymujemy kontakt. Szczególnie z dziewczynami, które spały razem ze mną w pokoju, z którymi jechałam też z Poznania do Warszawy pociągiem, jako ta 18-latka czy 19-latka. Na pewno takiego kopa też, wiesz? Bo pomimo tego, że do tej setki finałowej, takiej może nie finałowej, przedfinałowej się nie dostałam, no to dla mnie sukcesem i tak było to, że spośród kilkunastu tysięcy osób pojechałam na ten etap już kolejny. Chyba zmotywowało mnie to do dalszej pracy. Co się dalej podziało w twoim życiu muzycznym? Dalej się podziało to, że skończyłam liceum. Po liceum zdecydowałam się na naukę w studium piosenkarskim imienia mojego ukochanego Czesława Niemela. I tam już w tym studium, przyznam szczerze, że to, co się działo w tej szkole, to było takie moje spełnienie marzeń absolutne. Kontakty z nauczycielami, ludzie grający, śpiewający na korytarzach. Sam klimat szkoły, tam trzeba wejść, żeby to po prostu zobaczyć i poczuć. Mój mąż się śmieje, bo zawsze powtarzam, jak oglądamy Harry'ego Pottera, że ja się czułam tam w tej szkole jak Harry Potter u siebie w Hogwarcie. I przyznam szczerze, że no to były chyba bardzo trudne lata w moim życiu prywatnie, natomiast chyba mimo wszystko najpiękniejsze lata. No i tam poznałaś swojego męża przecież. Tak, ostatniego dnia podczas dyplomu. Więc
Dostałam piękny prezent. Na zakończenie szkoły. Tak, na zakończenie szkoły. Chyba piękniejszy niż dyplom. Był zdecydowanie piękniejszy, bo ten prezent gości w moim sercu już lat ponad 12 i no, myślę, że to tak wszystko chyba miało być, wiesz, że mieliśmy tam się poznać i że może ten ostatni dzień był taki właśnie symboliczny tym prezentem. O, tak jak powiedziałaś, był on dla mnie. No i ta przygoda muzyczna trwa do dziś, bo przecież musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że twój mąż też jest muzykiem. Tak. Że ta muzyka, słuchaj, musiała na stałe w twoim życiu zagościć. Jest muzykiem, wiesz, jest takie, nie wiem, czy przeświadczenie to nie za dużo powiedziane, ale bardzo często w świecie artystycznym, czy tanecznym, czy muzycznym, zdarza się tak, że ludzie parują się z osobami z tego środowiska, w którym przebywają, w którym pracują. I szczerze przyznam, w tamtym momencie ja w ogóle nie miałam czasu na to, żeby gdzieś z innych środowisk poznawać ludzi, już może niekoniecznie szukać męża, bo nie miałam wtedy takich planów na tamten moment, żeby mieć jakby partnera już, który będzie na zawsze, na zawsze. No ale tak się stało i w sumie nie mogło być lepiej, myślę. I razem też koncertowaliście przecież. Tak. I koncertujecie do dziś. Zdarza się, że koncertujemy razem. Zaangażowałam mojego męża do mojego projektu z Liberem, gdzie gra na basie. Stworzyliśmy super team. Często występujemy w sumie razem. Im dłużej się znamy, im dłużej każdy rozwija swoje pasje, tym chyba chętniej podejmujemy się wspólnych współprac. Kiedy trafiłaś na Libera i zaczęła się ta cała współpraca? To trochę taka przygoda muzyczna. Tak, wiesz co? To był chyba rok 2015 bądź 16. Zaczęło się od koncertu sylwestrowego i potem już jakoś tak ta współpraca się rozkręciła, rozpędziła. Czy to jest dla ciebie ważna część twojego życia muzycznego? Wiesz co? Bardzo ważna, ponieważ na pewno otworzyłam się dość mocno na ludzi na scenie. Nauczyłam się dialogu z ludźmi na scenie. Nauczyłam się akcji, interakcji z ludźmi na scenie. Przestałam się bać wychodzić na dużą scenę. Pod tym względem jest to dla mnie bardzo ważna współpraca, bo wiele się nauczyłam i dostałam wiatru w żagle. Tak. To jest fajne, wiesz, jak podczas koncertu nie tylko możesz posłuchać swojego artysty czy artysty, który akurat śpiewa, ale też go poznać. Tak. Bo przecież o to w tym chodzi, tak, prawda? Tak. I chyba te dialogi, ta rozmowa z publicznością pomiędzy utworami daje ludziom odwagę do tego, żeby potem przyjść po koncercie i na przykład zapytać, czy mogę się przytulić do pani. No i to jest takie urocze. I wiesz, ja bym tulisz naprawdę... Tulisz się z tymi wszystkimi tulę ludźmi? Się. Ja bym chciała super. Z każdym się tulić naprawdę bardzo długo, bo jest to dla mnie ujmujące, że ktoś do mnie podejdzie i zapyta, czy może mnie przytulić. To jest, wiesz, to wyraża więcej niż 1000 słów. Hmm? Tak naprawdę taki gest. I no to mnie ładuje. Wiesz, czasami nawet te reakcje ludzi po koncertach są takie bardziej ładujące niż sam koncert dla mnie, bo robisz to dla ludzi tak naprawdę. Spełniasz się oczywiście. Jest to twoja praca, ale kiedy widzisz, że ludzie to lubią, kiedy ludzie to rozumieją, co do nich mówisz, oczywiście każdy na swój sposób może odbierać wszystko, no to dodaje takiej energii, że kurczę, fajnie. Fajnie robić to, co się kocha i jeszcze dostawać takiego powera na koniec tej pracy. To jest super. No tak, bo to jest taki odbiór przez twojego słuchacza, takiego człowieczeństwa artysty, wiesz, tak. Bo są ludzie, którzy po prostu są na scenie, schodzą i tak. Kończy się ta cała przygoda. Tak, nie? I wiesz, ja kiedyś też tak robiłam, bo się wstydziłam, wiesz. Naprawdę. A nie wyglądasz, wiesz, nie wyglądasz. No widzisz, a to tak jednak było, że się wstydziłam i też wiesz, tej interakcji między mną a publicznością nie było wcześniej. Znaczy może nie wcześniej od współpracy z Liberem, ale może do tych lat nastoletnich sięgnę, gdzie po prostu się wstydziłam. Chciałam wyjść na scenę, zaśpiewać, ale być niewidoczna. Tak naprawdę. Nie da się. No nie da się na scenie. Nie da się. Czyli zobacz, w twoim zawodzie jest trochę tak, jak w zawodzie lekarza. Uczysz się całe życie. Tak. I uczysz się z ludźmi być też. To też jest ważne. Tak. To nie każdy to potrafi, tak wiesz. Po prostu tak. Być z ludźmi. I dla ludzi. Tak jest. Wiesz? Z ludźmi i dla ludzi. I chyba myślę, że w każdym fachu to jest ważne, żeby nastawić się na ludzi. Otworzyć się.
dotrzeć no, do niej. Tak, dotrzeć, tak. To też jest ważne, nie? Tak. Czym to jest prawda. Dla ciebie dzisiaj muzyka? Spełnionym marzeniem. To na pewno, bo marzyłam o tym, żeby to była moja praca, żeby moja pasja mogła stać się moją pracą. Jest dla mnie właśnie uśmiechem, radością, energią, baterią. Mogłabym wymieniać same pozytywne rzeczy, jedna negatywna, tylko i wyłącznie, że no, w czasach obecnych jest to, jak pokazało życie, bardzo niepewny zawód i to jest chyba jedyny minus, jaki dostrzegam. No właśnie, tak sobie myślę, że co dwa tygodnie tutaj w studiu się z kimś spotykam i jednak ten okres pandemii zawsze wychodzi, że to jest taki czas dla nas wszystkich trudny, dla tak. których kompletnie wyjęty z życiorysu i zamrożony. Dla ciebie chyba też, bo przecież koncertów tak. nie ma do dzisiaj, chociaż teraz już zniesiono obostrzenia i mogą się odbywać, ale przecież ten czas od połowy marca tak. to jest kompletne zamrożenie. Powiedz, co ty robiłaś tak. w tym czasie? Skupiałam się na rodzinie od początku marca do... początku lipca nie zagrałam żadnego koncertu, już na szczęście wróciłam do pracy, natomiast ja mam to szczęście, wiesz, i uważam, że to jest moje ogromne szczęście, że równie mocno jak muzyka spełnia mnie rodzina. I odkąd mam syna, to ta rodzina już jest taka naprawdę pełna i czuję, co to jest rodzina. Bo oczywiście związek małżeński zawarty był już dawno, dawno temu, ale takie odczucie, że to jest w 100% rodzina, to chyba z mężem odczuwam, odkąd jest nasz syn z nami na świecie. No i ja się oddałam. No co, no, prałam, gotowałam, sprzątałam. Jesteś matka Polka. Jestem i uwielbiam gotować, uwielbiam prowadzić dom, uwielbiam rozpieszczać moich chłopaków. No to mnie też bardzo spełnia i bardzo mnie pochłonęło i się temu oddałam. A ten czas nieprzespanych nocy, który wszystkie matki wspominają z bólem? Jest, wiesz. Jest. Natomiast przyznam ci, że gdybym miała postawić na szali te nieprzespane noce, a to, co dzięki naszemu dziecku, czego się nauczyłam i co zyskałam jako człowiek i tego poczucia, że jestem mamą i co to dla mnie w ogóle znaczy, ta rola w życiu, no to te nieprzespane nocki tak naprawdę są uciążliwe, ale da się je przeżyć. Czy śpiewałaś mu, odkąd pojawił się o na Jezu. Świecie? I to inne. Śpiewałam oczywiście, już nawet jakby w brzuchu. Śpiewałam bardzo, bardzo często. Nawet puszczałam mu Mozarta do brzuszka, żeby już się zaznajamiał z muzyką klasyczną. Także no, ta muzyka była już od samego poczęcia praktycznie z nim. Tak. Teraz też mu śpiewasz? Cały czas. No, że duży chłopak już jest, słuchaj. Tak. Jak on reaguje na ten twój śpiew? Nie ma dosyć czasami? Wiesz, przyznam ci, że jak jest, zdarza mu się, oczywiście jest najwspanialszym dzieckiem na świecie, ale zdarza mu się już troszeczkę psocić czasami, ale w granicach normy. Jak zaczynam śpiewać, on po prostu stoi i słucha. I to jest dla mnie tak rozczulające, że kiedy ćwiczę materiał na jakiś koncert i on właśnie zachowuje się w taki sposób, no to ja tak mięknę i tak się po prostu rozlewam i rozpływam w środku, że no widzisz, nawet teraz mówię i mi się oczy szklą, bo no to jest dla mnie takie mocne, jak on na to reaguje. Twój największy fan, słuchaj, najmniejszy, ale największy, sądzę, sercem. Chciałabym, żeby tak kiedyś mi powiedział, że mamo, zaśpiewaj mi, albo pośpiewaj mi to, mamusiu, to będzie super. Wtedy też się chyba tak rozpłynę, że nie wiem, czy cokolwiek zaśpiewam. No właśnie. Ale no, to będzie fajny moment. Jeżeli się zdarzy, to na pewno się rozpłynę. Wiesz, twoje dziecko żyje w domu muzyków, więc gdzieś tam na tą muzykę jest skazane mimo wszystko. Ale czy ty chciałabyś, żeby on poszedł w tym samym kierunku, co ty i twój mąż? Czy raczej byś mu odradzała tę drogę? Wiesz co, przyznam ci, że to oprócz tego, że jest to nasza pasja i nasza praca, to też wiąże się z tym cała masa innej pracy, jaką trzeba wykonać nad tym rzemiosłem. Nie wiem, wiesz, jeżeli zobaczymy, że ma predyspozycje, to z pewnością sprawdzimy te predyspozycje i poślemy go na lekcję tu i ówdzie. Natomiast przyznam ci szczerze, że
nie chcę nikomu umniejszać, ale niech zbiera znaczki chociażby, albo muszelki, albo kamienie i niech będzie szczęśliwy. To nie musi być muzyka. Niech to będzie coś, co jemu sprawia radość i jak on będzie szczęśliwy z tego zbierania kamyszków, muszelek, znaczków, nie wiem, malowania, tańczenia, czegokolwiek, no to ja będę to stokroć szczęśliwa. I wciąż będziesz mu śpiewać na pewno. Na pewno. Mimo wszystko, gdziekolwiek będziecie. Na pewno. On też jeździ z wami na koncerty przecież, prawda? Jeździ już miesiąc, niecały miesiąc. W sumie miał 3 tygodnie i byliśmy już w trasie. Bardzo dzielnie zniósł. Pojechaliśmy, o Jezu, setki kilometrów wtedy jechaliśmy, bo piątek, sobota, niedziela koncertowałam. No był dzielny, bardzo. Był dzielny. Czekał w garderobie albo w hotelu z moim mężem albo z moim bratem, który był opiekunką dla niego, który ma już świetne doświadczenie, bo moja siostra też ma 2 chłopaków i no już po prostu on wie, co i jak. Co robić. Dokładnie tak. Instrukcja obsługi jest w głowie. To tak, jest ważne, słuchaj. Tak, to prawda. No i byłam spokojna, wiesz. Schodziłam ze sceny, trwało to ze 2-3 godziny i już byłam z nim. Już całą, nie wyobrażałam sobie zostawić go w tym czasie na cały weekend. To przecież było takie maleństwo, że no nie, tak. nie. No. Jak się żyje w tym muzycznym świecie? Bo to też nie jest łatwy świat, prawda? Wiesz, ale pytasz o relacje między ludźmi, czy o ten zawód w ogóle, bo dzisiaj na rynku jest dużo gwiazd, w cudzysłowie, które... Czasami jest tak, że no z tą muzyką to im trochę nie jest po drodze, sądzę. To jest moja prywatna opinia. A mimo wszystko są grani wszędzie, w radiach, w telewizji, wiesz, i tak dalej, nie? Ty jesteś artystą, który robi to, co kocha, robi to, co lubi, to, co potrafi, robi to świetnie, ale nie ma cię specjalnie w telewizji, wiesz, w radiu i tak dalej. A człowiek chciałby cię posłuchać. Stąd moje pytanie, czy jest trudno, bo przebić się jakby przez ten gąszcz takich topowych, wiesz, wokalistów z pierwszej linii, chyba jest trudne, co? Wiesz, myślę, że to trudne jest zadanie, na pewno. Z pewnością dużą rolę w pozycji tych artystów, oprócz oczywiście, co jest najważniejsze, oprócz ich twórczości, która na pewno ich zaprowadziła tam, gdzie są i na pewno na to sobie zasłużyli, no, stanowi management. Ja akurat do managementu nigdy nie miałam jakiegoś ogromnego szczęścia. Nigdy też nie współpracowałam z żadnym managementem na dłużej. Zawsze to były krótkotrwałe współprace przy okazji jakichkolwiek wydarzeń, ale to nie była współpraca na stałe. Czy ciężko się przebić, wiesz, do mediów? Sądzę, że tak, ale w dobie Facebooka, w dobie internetu w ogóle, YouTube'a, Instagrama, tych mediów całych, gdzie można pokazać swoją twórczość, to wiesz, to tak naprawdę, jeżeli masz bardzo dobry materiał, który jest, mieści się w ramach pewnego mainstreamu oczywiście, no to chyba można jakoś tam zadziałać po prostu chyba swoim materiałem, repertuarem, tym, co każdy gdzieś tam chyba w środku siebie nosi. Tak mi się wydaje. I może jeżeli pójdzie za tym management i gdzieś to jakoś fajnie poprowadzi, to może można się jakoś przebić. Nie wiem, wiesz, ja nigdy nie miałam takiego ciśnienia, żeby... Być. Wiesz, żeby być... Dla mnie bycie jest właśnie śpiewaniem i samą formą bycia jest dla mnie śpiewanie. To nie wiąże się u mnie z poczuciem chęci takiej, żeby właśnie, oczywiście cudownie by było być granym w radiu, cudownie by było występować na festiwalach. Natomiast to gdzieś może zdarzyć się po drodze, ale to nie jest mój cel jakby. Mhm. Moim celem samym w sobie jest to, żeby po prostu śpiewać i żeby utrzymać to, że to moja praca jest. To przekonanie. Mhm. Ja tutaj przy okazji pozwolę sobie na odrobinę prywaty, bo jeżeli słucha nas jakiś management, a w duchu w to wierzę, to proszę bardzo. Halo, halo, jestem tu. Tak, za chwilę będzie próba umiejętności artysty. Proszę zgłosić się nawet do mnie, do Radia Emaus. Ja dalej pokieruję. Gdybyście państwo nie znaleźli Justyny. Dobrze powiedziałam? Dobrze. Dobrze powiedziałam. Co lubisz śpiewać tak na co dzień na koncercie? Tak jakbyś ty miała zadecydować o swoim repertuarze. To na pewno połączenie popu z muzyką klubową, elektroniczną.
z jakimiś elementami chilloutu. Chillout to mi się kojarzy, wiesz, z czym? Z plażą, z szumem fal, wiesz, palenka. Ten twój głos, muzyka. O, no, się przeniosło na wakacje. Jutro idę na wakacje, więc tak dobrze mi się przeniosło właśnie. O. Idealny klimat, słuchaj. Pięknie. Czy masz już kalendarz najbliższych koncertów? Czy wiesz, co będziesz robić? Czy wiesz, że ta pandemia już dla ciebie się skończyła i wreszcie wrócisz na scenę? Wiesz, mam zabukowanych kilka terminów, ale to jest na razie kilka terminów. To nie jest ciągłość, jaką miałam przed laty i to nie jest taka systematyczność, do jakiej ja byłam przyzwyczajona. Czy tęsknisz za tymi koncertami? Tak, no pewnie, że tak. Wyobrażasz sobie ten pierwszy koncert po tej długiej przerwie, jak będzie wyglądał? Wiesz co, on już był. Odbył się na stadionie naszym w Poznaniu podczas meczu. A no tak, przecież ja, tak. No tak, właśnie. On już był i kurczę, zaśpiewałam chyba 3 razy tyle materiału, co normalnie bym mogła tam zaśpiewać. I no, czułam się jak taka spuszczona ze smyczy trochę. Tak. Czyli pewnie chciała śpiewać więcej. Tak, ciągu. i więcej. I DJ, który ze mną tam pracował, współpracował, przekonywałam go co chwilę, to teraz to jeszcze to, ja jeszcze to chcę zaśpiewać. I no, tak jak taka nastolatka w tym gimnazjum, gdzie chodziłam na zajęcia wokalne, tak się poczułam. Nie ma się co dziwić, słuchaj, w sobotę był koncert bodajże w Gdańsku. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale tam grała Beata Kozidrak i akurat fragment widziałam tego koncertu i ona była tak wzruszona, że po pięciu miesiącach... W Szczecinie. Tak. Że po 5 miesiącach weszła na scenę i wreszcie zaśpiewała. Tak. Ja patrzę na was artystów i ja was podziwiam, naprawdę, bo ten czas taki... Wiesz, są Facebooki, są Instagramy i tak dalej, ale to jednak nie jest ten kontakt z publicznością. Nie? Tak. I ja sobie zdaję sprawę, że taki koncert to musi być ogromne wzruszenie. Tak, tego nic nie zastąpi, tego kontaktu. I też obserwowałam to wzruszenie, jej koncert. Cały koncert też obejrzałam i ta taka uważność tych artystów i szukanie tej publiczności na tych łodziach, no to było wzruszające. W ogóle oprawa była niesamowita tego koncertu, już tak abstrahując. To prawda i było widać po tych artystach, że są spragnieni i stęsknieni. No. Czego ci życzyć mogę? Ja. Tylko zdrowia i szczęścia, a wszystko inne to się jakoś ułoży. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno tak wszystko zadziała, żeby wszystkie inne rzeczy też potoczyły się w dobrym kierunku. No to teraz muszę zapytać, czy coś dla nas zaśpiewasz? No zaśpiewam. Ale super! Oddaję ci antenę. Ja się ulatniam. Proszę państwa, żegnam się już z państwem. Zostawiam z głosem Justyny Inny Krówczyńskiej-Obońskiej, a ja z przyjemnością posłucham tutaj sobie z drugiego planu. Dziękuję państwu. Proszę. Ja również dziękuję. Antena jest twoja. I've been running around, always looking down, is all I see. Painted faces fill the places I can reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, I know you know, and how you speak. Country's lovers are the colors of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Bardzo dziękuję i z dedykacją dla pani redaktor. O, dziękuję. Życzymy państwu w tej atmosferze miłego, pięknego, udanego wieczoru. Dziękuję, że byłaś ze mną. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Podziel się sukcesem.